Zainteresowaniem śledzę ciekawy program Galerii Jana Tarasina w Kaliszu. Z przyjemnością wzięłam udział w pracach jury prób. To było trudne zadanie, ponieważ wybrać tylko 13 finalistów z wszystkich bardzo interesujących zgłoszeń, które wpłynęły na ten konkurs, nie było łatwo, ale niewielka przestrzeń Galerii Jana Tarasina może pomieścić tylko 13 prac. Mam nadzieję, że ten wybór spodoba się Państwu, publiczności. Także w ramach tej edycji konkursu będziemy realizować rezydencję artystyczną, którą wygrał Dominik Ritschel, a odbędzie się w przyszłym roku w Tarnowie. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością zapraszam na otwarcie wystawy w wirtualnej przestrzeni Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Przygotowaliśmy dla Państwa wystawę laureatów i finalistów Międzynarodowego Konkursu na Eksperyment w Sztukach Wizualnych Próba 4. W wielu wymiarach do końca stycznia prezentować będziemy Państwu pracę artystów, którzy eksperyment w sztuce traktują odważnie i poważnie, a ich wizje i realizacje zasługują na nagrody, wyróżnienia i chwilę refleksji. Jury konkursu zdecydowało się docenić podjęcie uniwersalnego problemu języka. Ten język uniwersalny w ujęciu artysty nie byłby już narzędziem podziału, ale łączenia wspólnot, narodów, kultur i stylów życia. W interpretacji jury autor projektu zmierza do zaskakującego uprzestrzenienia znaków, symboli, językowych zapisów i pisma. Ponadto autor konsekwentnie poszukuje uniwersalnych składników ludzkiej komunikacji. Nakładanie symboli językowych w jego dziele wytwarza swoisty archetyp języka uniwersalnego i tego, co wspólne dla wszystkich kultur. Jury uznało, że nie ma bardziej aktualnego przesłania dla świata niż to, które wyraża autor pracy. Serdecznie gratuluję Lukasowi Kieselowi jego absolutnie wyjątkowej i bardzo uniwersalnej pracy. Bardzo cieszę się z tego, że możemy pokazać jego twórczość pierwszy raz w Polsce, właśnie w Kaliszu, w galerii Jana Tarasina, który przecież w swojej twórczości też poszukiwał uniwersalnego języka abstrakcyjnych form. Ja życzę Lukasowi, żeby ten swój projekt rozwijał
dalej. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy tego świadkami. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Jury konkursu postanowiło docenić projekt Studium Postaci Dominika Ritschella, rozpoznając w nim swoisty manifest antropologiczny. Autor, odwołując się do archiwalnych filmów z okresu zimnej wojny, wraca do czasów podziału świata spolaryzowanego na dwa przeciwstawne i wrogie sobie bieguny. Techniki dyscyplinowania człowieka, przedstawione w filmie z punktu widzenia autora projektu, wytwarzają syndrom człowieka masowego, pozbawionego właściwości i wszelkich cech indywidualnych. Jury odczytało projekt jako głos w obronie jednostki i jej suwerenności. Aktualność tego głosu jest szczególnie doniosła dzisiaj, w okresie panowania społeczeństwa nadzoru i wielorakich urządzeń bezpieczeństwa, które skłonne są traktować jednostkę bardziej jak masę, populację lub zasób, a nie obywatela lub osobę. Projekt Moniki Drożyńskiej zatytułowany Obrusy, odwołujący się do celebracji życia i symbolu stołu jako miejsca spotkań. Stół, przykryty obrusem, staje się w tym dziele swoistym symbolem czasu przyjaźni i wspólnego celebrowania dni wolnych. Projekt Pauliny Łuczak zatytułowany Bez tytułu znakomicie ujawnia związek procesu tworzenia z procesem destrukcji, kryjący się w każdym zamierzeniu artystycznym. Powoływanie dzieła do istnienia i akt anulowania dzieła podążają tutaj ręka w rękę. Artystka przypomina nam także, że każde dzieło ma swój awers i rewers. Projekt Karoliny Zielazek-Szewskiej, zatytułowany Śniący, w oczach jury okazał się znakomitą demonstracją sztuki zwróconej w stronę natury. Autorski projekt artystki uzupełniony jest przez niezaprojektowaną, nieintencjonalną i trudną do kontrolowania współpracę świata natury. Hello, my name is Lucas Kiesel. I'm the creator of Universal Expression. So the project is a speculation of what language could become due to the growing use of virtual and augmented reality. It speculates that language one day will come off a 2D page and float inside a 3D virtual environment. And so the system for creating the characters is one of a logographic nature, similar to the way Chinese functions, where one word or character equals a whole concept. And so the system is built up of the four most used languages across the world. Here we'll be going through the example of the word expression. So it is written in Chinese, Spanish, English, and Hindi. And then we take the first letter of each word, put it into this four square grid, and then we will crop Chinese, Spanish, English, and Hindi. And here we're playing with the idea that characters bear completely arbitrary relationship to their meaning. So we're effectively ripping the meaning off and just taking the pure form. So now this is a 2D logogram for the word expression. So from there, we take the 2D logogram and take it into a virtual reality in which I redraw the logogram, adding the third dimension. So here, there is a process of simplification where the character is redrawn a couple of times until it is simple enough to be read, but complex enough to be differentiated between others. And so once exported from virtual reality, we can take it into 3D software, redraw it, and this is the final form for expression, which you could now call a font, whereas in the virtual reality it is a handwriting system, but here when it's redrawn it becomes a structured font. So that is the system. Overall, the project is an exploration of form in a 3D environment, and the end result is a character born from a methodical yet random process
of combining the foremost used languages across the world. Thank you. Nazywam się Dominik Littrell, zajmuję się filmem, instalacją i animacją, działając głównie w obszarze sztuk wizualnych. I w swoim filmie Studium Postaci skoncentrowałem się na najbardziej dominujących przedstawieniach męskości w okresie zimnej wojny. Ważną częścią pracy były filmy propagandowe z tego okresu, które potraktowałem jako swego rodzaju przestrzeń wyobraźni i fantazji na temat męskości, które wówczas starano się urzeczywistnić w postaci różnych projektów politycznych, realizowane głównie w sferze kultury fizycznej, ale także w kulturze w ogóle. Najczęstszymi motywami, do których się odnoszono, były motywy związane z militaryzacją, z takim kultem siły fizycznej, kultem ciała. Tego typu konstrukty socjokulturowe, one wyznaczały takie bardzo silnie zdefiniowane pojęcie męskości, które mogło się realizować w warunkach takiej właśnie zamkniętej męskiej wspólnoty. Ta charakterystyka w dużym stopniu odzwierciedla to, co feministyczna badaczka Rowan Connell rozumiała pod pojęciem męskości hegemonicznych, czyli takich męskości, które na różne sposoby dążą do tego, aby zachować swoją pozycję dominującą wraz z całym zestawem przywilejów, które w jakiś sposób zawłaszczają. Więc jest to taki typowy model patriarchalny. Towarzyszy temu taki mechanizm polegający na tym, że wszystko to, co niemęskie, jest uznawane jako inne, a w najbardziej skrajnym przypadku jako pewnego rodzaju dewiacja. Wykresy, bryły geometryczne, wizualizacje, które pojawiają się w filmie, one właśnie odtwarzają ten męski porządek, który oparty jest właśnie na tym, co trwałe, solidne, zorganizowane, ale również zamknięte i często ukazując swoją taką fasadowość, transparentność i wewnętrzną sprzeczność. Założeniem pracy było właśnie przełamanie takiego rozumienia o męskości jako czegoś ponadhistorycznego i uniwersalnego. Zrodziła się z kontemplacji zwykłego, codziennego, a zarazem bardzo niezwykłego przedmiotu, jakim jest świeca. Uważna obserwacja nieustannie przeobrażającej się formy zapalonej świecy, doświadczenie plastyczności, a zarazem kruchości wosku, obserwacja niezliczonej liczby barw, ognia, bieli wosku, która płynnie przechodzi od świetlistości i przejrzystości do nieprzejrzystego matu, wreszcie refleksja nad miejscem świecy w filozofii i w sztuce,
nad bogactwem symboliki, którą jesteśmy skłonni temu prostemu przedmiotowi przypisywać. To wszystko doprowadziło mnie do zdumienia. Zdumienia prostotą, a zarazem pięknem tego przedmiotu. Elementem prezentowanej na wystawie części tryptyku jest fragment kolekcji świec. Świec nie nowych, zużytych, zdeformowanych, w osobliwym kształcie. Kolekcję tę tworzyłam ja i inni ludzie na przestrzeni wielu lat. Od kilku lat tworzę ją świadomie. Sądzę, że wiele osób tworzy kolekcję podobną, choć swoją własną. Tworzę ją ze świec, które są zapalane przy najróżniejszych, często tych wyjątkowych, najważniejszych okazjach w naszym życiu. Nierzadko tylko raz, bo nie wypada ponownie. Albo jeżeli powtórnie, jak gromnicę lub świecę chrzcielną, to tylko w tych najważniejszych, szczególnych i najbardziej uroczystych momentach naszego życia. Te świece gromadzimy w szufladach i na strychach naszych domów. Dlaczego? Sądzę, że dlatego, że w wykrzywianej i zdeformowanej, może niepięknej formie zapisane są te wydarzenia, które stanowią treść naszego życia. Jest to cykl 5 obiektów, figur ludzkich z wosku pszczelego. Są to celowo uproszczone, szkicowe formy śniących postaci, które po wykonaniu włożyłam do ula po to, aby pszczoły nabudowały na nich swoje komórki. Praca więc powstała jako swoisty eksperyment robiony w kooperacji z pszczołami. Pracę tę traktuję jako początek większego eksperymentu i też wyzwania, jakim jest dla mnie próba symbiotycznej pracy z tak niezwykłymi stworzeniami jak pszczoły. Thank you.
Szanowni Państwo, zapraszam do śledzenia wszelkich informacji dotyczących wystawy, artystów i konkursu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych galerii. Jeśli będziemy mogli zaprosić Państwa w styczniu do Kalisza, bardzo serdecznie będziemy Państwa tutaj gościć. Jeśli nie będziemy mogli spotkać się w styczniu, w ostatnim tygodniu trwania wystawy udostępnimy dla Państwa katalog wystawy online. Dziękuję wszystkim artystom za nadesłane zgłoszenia i zainteresowanie konkursem. Dziękuję także jury za osobisty przyjazd do Kalisza i wybór projektów na wystawę. Dziękuję bardzo serdecznie Zespołowi Galerii Sztuki im. Jana Tarasina za przygotowanie wystawy pokonkursowej. Pozostaje mi zaprosić wszystkich Państwa na próbę 5. Thank you.